Odcinek 245 Streszczenie. Sahika zaprasza na imprezę urodzinową Kai wszystkich poza, rzecz jasna, Ender. Khalid wzywa do swojego gabinetu Sitkiego. Znajdź kogoś, kto zajmie się śledzeniem Yildiz, wydaje polecenie. Ciebie z łatwością zobaczy, dlatego potrzebujemy kogoś innego. Niech zrobi zdjęcia wszystkim osobom, z którymi Yildiz się spotyka. Musimy być bardzo ostrożni, żeby niczego nie zobaczyła. Dobrze, proszę pana, potwierdza pracownik i wychodzi. Tak, Yildiz, mówi do siebie Khalid. Kiedy otrzymam opiekę nad synem, zobaczysz, co się z tobą stanie. Akcja przeskakuje do wieczora. Erimowi coraz trudniej jest ukrywać swoją nienawiść do Yildiz. Gdy podczas imprezy urodzinowej widzi ją obok Kerima, celowo trąca ją łokciem, tak by dziewczyna wylała na siebie napój. Asuman przekonuje córkę, że to Ender nastawiła syna przeciwko niej. Kerim ostrzega Merta przed zbytnim spoufalaniem się z Zerą. Nazajutrz Khalid przychodzi do pokoju syna. Czekałem, aż się uspokoisz, żebyśmy mogli porozmawiać, oznajmia mężczyzna. Nie wiem, jak możesz to wszystko znosić, mówi Erim. Słuchaj, musisz dotrzymać obietnicy, którą mi złożyłeś. Inaczej zniweczysz wszystkie moje plany. Przykro mi, ale nie mogę znieść, kiedy oni zachowują się tak, jakby nic się nie stało. Potrzebne mi są dowody, aby otrzymać opiekę. Yildiz nie może niczego podejrzewać, dopóki ich nie zdobędę. Rozumiem, że nie możesz kontrolować swojego gniewu. Może będzie lepiej, jeśli przez kilka dni zostaniesz u mamy. Nie chcę zostawiać cię samego, więc się uspokój. Musisz być zrelaksowany. W porządku, będę spokojny. Musisz przeprosić Yildiz, oznajmia Khalid. Dlaczego mam ją przepraszać? To już wolę przeprowadzić się do mamy. Jak uważasz, ale powiemy Ender, że przeprowadzasz się do niej, żeby ją wesprzeć. Nie wolno ci niczego zdradzić. W porządku, może zjemy wieczorem kolację we trójkę? Dobrze, zadzwonię do twojej matki. Ty teraz się spakuj. Odcinek 246 Streszczenie. Emir i Kaner umawiają się, że zachowają neutralność w wojnie między Yildiz a Ender. Khalid odwozi syna do domu jego mamy. Zapewnia go, że kiedy wróci do rezydencji, Yildiz już w niej nie będzie. Po namowach Zery, Asuman decyduje się powierzyć swoje pieniądze Mertowi. Ender zauważa, że z Erimem jest coś nie tak, i prosi brata, by z nim porozmawiał. Kanerowi nie udaje się jednak wydobyć z siostrzeńca niczego konkretnego. Odkrywa jedynie, że jest on zły na Yildiz, o czym mówi siostrze. Ender postanawia podstępem wyciągnąć z syna prawdę. Udaje się do jego pokoju. Erimie, wiem, dlaczego się zdenerwowałeś, oznajmia. Co takiego wiesz? Pyta chłopak. Wiem, co wydarzyło się z Yildiz. Jak to? Tata powiedział, że tylko my dwaj wiemy.
Tobie też powiedział? Nie, nie powiedział mi. Sama się dowiedziałam. Gratulacje. Wiedziałaś coś takiego i nic nie powiedziałaś tacie? Dlaczego pozwoliłaś, by został oszukany jak głupiec? W głosie Erima słychać pretensje. Nie wiedziałam, co robić. Co masz na myśli? Krzyczałaś na Yildiz tego dnia. Ender przypomina sobie swoją kłótnię z Yildiz oraz wykrzyczane na jej końcu słowa i uzmysławia sobie, co jest powodem złości Erima. To trudne tematy, synu, mówi kobieta. Nie martw się, porozmawiam później z twoim ojcem. Nie, nic mu nie mów. Pomyśli, że to ja ci powiedziałem. Ender wraca do brata. Erim i Khalid słyszeli moją rozmowę z Yildiz, oznajmia. Jednego tylko nie rozumiem. Jeśli Khalid wie, że Yildiz jest zakochana w Kerimie, dlaczego jest taki spokojny? Khalid ma demencję. Starzeje się, siostro, to niemożliwe. Khalid jest całkowicie zdrowy, uważa Ender. Poprosił Erima, żeby nikomu nic nie mówił. Myślę, że ma inny plan. W porządku. Jeśli Erim coś wie, możemy go zapytać. Kanerze, nie myślisz trzeźwo. Blefowałam, że wiem, o co chodzi. Okłamałam go, żeby uzyskać informacje. Nie możemy już z nim o tym rozmawiać, żeby nie wzbudzić jego podejrzeń. Jeśli Khalid wie o tym i nic nie zrobił, z pewnością ma jakiś plan. Tak, ale jaki? Docieka Kaner. Czy ślub nie odbędzie się wkrótce? Może tak, a może tylko myślimy, że się pobiorą. W tej sprawie jest też Khalid Ken. Może robi to z powodu swojego syna. Oczywiście, że z jego powodu, mówi kobieta w nagłym olśnieniu. Khalid milczy, aby uzyskać opiekę nad synem. Potrzebuje dowodów, aby wygrać przed sądem. Ze mną zrobił to samo. Jak to możliwe, że wcześniej o tym nie pomyślałam? Byłam jego żoną przez 15 lat. Nie jest człowiekiem, który milczałby w przypadku zdrady. Jestem pewna, że teraz zbiera dowody. Więc nie ożeni się z Yildiz? Oczywiście, że nie. Aha, czyli wysłał Erima, żeby Yildiz niczego nie podejrzewała. Dokładnie tak, potwierdza Ender. Co teraz zrobimy? Powiesz Khalidowi, że wiemy? Później będzie na ciebie zły za ukrywanie tego. Upadek Yildiz nie może być także naszym upadkiem. Zachowujesz się tak, jakbyś nie znał swojej siostry. Czy jestem głupia? Yildiz może walczyć sama o swój los, ale ja muszę się z nią pogodzić jak najszybciej. Z Yildiz? Dlaczego? Muszę się z nią pogodzić, żeby zdobyć informacje o Kerimie. Wszystko to przekażę później Khalidowi. Wytłumaczę, że nie chciałam mu przeszkadzać, dopóki nie będę pewna. Powiem, że teraz jestem pewna i że mam prawdziwe dowody. Khalid chce zaaranżować spotkanie Kerima i Yildiz na łodzi, by zrobić im zdjęcia z ukrycia. Intryga kończy się niepowodzeniem, gdyż dziewczynie towarzyszy jej mama.
Ender wysyła SMS do Yildiz: wiem, że popełniłam błąd. Bardzo cię kocham. Proszę cię, porozmawiajmy. Mama Khalid Kaina pokazuje wiadomość Kerimowi, Asuman i Khalidowi, z którymi właśnie je obiad na łodzi. Jest egoistką. Ta wiadomość nic dla mnie nie znaczy, oświadcza. Nie wysłałaby czegoś takiego nawet do Kaili. Nie wierzę w nic, co mówi. Może naprawdę tego żałuje, sugeruje Kerim. Powinnaś jej odpowiedzieć. Zgadzam się z Kerimem, mówi Khalid. Czasami ludzie zasługują na drugą szansę. Ender nie zasługuje, mówi stanowczo Yildiz. Ona jest szczególnym rodzajem węża. Wieczorem do rezydencji zostają dostarczone suknie ślubne dla Yildiz. Aizel, Asuman i Zera same przymierzają je przed lustrem. Khalid przychodzi na kolację do domu Ender. Opisywany odcinek można obejrzeć w oryginalnej wersji językowej w serwisie YouTube. W polu wyszukiwania należy wpisać Yasak Elma 82. Bolum, początek, 12.04, koniec 1.26. Odcinki w polskiej wersji językowej dostępne na vod.tvp.pl.